Oho, ktoś wrócił na nasze pożegnanie z Gili Air. Czekaj, Maja. Ja chyba go na palce wezmę. Maja, to jest Karaluch. Co? No i co? A gdzie tam gryzie? Wielki jak nie wiem co. Ja wierzę, że to jest ten sam, który nas tu przywitał, jak przyjechaliśmy. Ale wcześniej nie miał nogi. Oj tam, może mu odrosła. Prawie jeden albo dwa dni. No i co teraz? Dobra, nie przemyślałem tego. Co teraz? Zrzucisz go? Zrzucisz. A on poleci. Tutaj, na listek go damy i on sobie ten... No dobra, tego. Musimy rozwiązać ten problem. Patrz, mama, chcesz mama? Pamiątkę z Gili Air? Ja już się znamy już przecież. No bo to jest ten sam. Może na drzewo go dam. Tylko nie mam. Nie na drzewo, nie. Chyba lub, ale się trzyma mocno. Widzisz, jak się zaciska. A ktoś go może wziąć za pancerzyk? Tak. Ale się zacisnął. No zaciska się tak mocno, że nie mogę. Dobra, tu go położymy. Za chwilę wyruszamy na Lombok i jak tylko przyjechaliśmy na Gili Air, załatwiliśmy sobie to, co kiedyś nie zrobiliśmy, czyli mamy już pakiecik cały. Łódka plus transport do hotelu na Lombok. Kiedyś popełniliśmy ten błąd, wpłynęliśmy promem do Lembar, takim publicznym, i tam po prostu jak wysiedliśmy w tym Lembar, jak się tam na nas rzucili po prostu naganiacze, wszelkiego rodzaju oszuści. Oni dobrze wiedzieli, że my nie mamy już wyjścia i musieliśmy im naprawdę dużo zapłacić, żeby nas przewieźli do punktu, skąd mogliśmy popłynąć na Gili Layar. Zeszłym razem z Gili Layar pojechaliśmy na plażę Salong Belanak i tam mieszkaliśmy przez jakiś czas. A dzisiaj pojedziemy sobie przez Bangsal do Sengigi. Sengigi to jest trochę taki nieudany eksperyment do końca. To miała być taka druga Kuta Baliska, ale coś nie wyszło do końca. Zwłaszcza po islamskich zamachach terrorystycznych na Bali. Myślę, że tam ilość turystów nie będzie aż jakaś taka przytłaczająca i sobie tam na koniec odpoczniemy. Natomiast no, znowu przekraczamy takie magiczne granice. Lombok jest zupełnie innym światem niż Bali, zupełnie innym mikrokosmosem. Już chociażby począwszy od flory i fauny, tak się przyjmuje, że tam jest, to przechodzi granica Wallisa, czyli granica między światem takim tropikalnym Azji Południowo-Wschodniej i światem Australii i Oceanii. Także mam nadzieję, że do jakiejś dżungli też zajrzymy, bo na zboczach Gunung Rinjani naprawdę są piękne, takie gęste lasy bez żadnych jakichś dróg, niezbyt ucywilizowane obszary. Może tam też uda nam się dotrzeć. Więc pierwsze to Sengigi, będziemy odpoczywać, a potem może jakieś skuterki weźmiemy w kolejnych dniach. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Że Sengigi to taki trochę eksperyment nieudany. No jesteśmy, co to chyba jest w ogóle? Jakaś abstrakcja. Jesteśmy na Lomboku, wreszcie. W krainie Sasaków. Lombok to, jak to się nazywa? To jest wyspa tysiąca meczetów. Zupełnie inny. No, przeczytałem wczoraj, tak. To jest zupełnie coś innego niż Bali.
A my jesteśmy w ogóle w jakimś kosmosie dziwnym. To tak nie wygląda w ogóle Lombok. To jest tak dla jaj na koniec. Sobie coś takiego zarezerwowaliśmy. No pięknie to wygląda, ale Lombok tak nie wygląda. Właśnie ja tak mam zamiar też tutaj zaraz nakręcić. I po to, żeby to było w kontraście do tego, jak naprawdę wygląda Lombok. Jak potem pójdziemy tam i te budy zobaczymy, to taki jest Lombok. To jest takie coś dziwnego, tutaj jest podwóz kosmosu. Jakiś taki resorcik. Nikogo tu nie ma za bardzo. Jest jeden pan, który pije szampana o godzinie 11. Mężu. Ale co? A. My mamy polskie lekarstwo, spokojnie. Nie, daj spokój. Ale co? Dotarła tutaj garstka ludzi tak naprawdę, jak jechaliśmy. Płynęliśmy łódką, jechaliśmy busikiem, potem to jakieś pojedyncze osoby, nie? Tak, tak. Nie wiem, czy jest, znaczy pewnie z Jakarty, z Jawy jest trochę Indonezyjczyków, którzy tak będą spędzać wakacje jak my tutaj. No ale to chyba raczej, mimo że to jest tanie, to jest jakieś kosmicznie tanie, nie wiadomo dlaczego tak jest. Znaczy podejrzewam dlatego, że się dopiero co otworzyło po COVID-zie. No wyobrażam sobie, jakie muszą mieć koszty, żeby to utrzymać. No jak to wygląda w ogóle, no. To jakiś kosmos. A to jeszcze tam zakręty, takie duże kółko jest. Tak, tu jest jeden basen, tam jest drugi. A tam ktoś chyba jest większy. No i nikogo nie ma. Chodźmy w stronę prawdziwej Indonezji. W stronę Bud na plaży. Tam jest nasze miejsce. Tam jest nasze miejsce. Nie w takich luksusach. Człowiek nie wie, jak się zachować w tym basenie w ogóle. Ale w Warungu umie się zachować. W Warungu tak, gdzie można pluć pod siebie to jest. Ohoho. Etatowy kod. Tu jest nasze miejsce, nie? W brudzie. Nie jest brudno. Syfie na plaży. Czarne nogi. Ale jedzenie będzie dobre na pewno. Słona woda. Pierwsza degustacja. Ten jest zatkany. O, to jest. No właśnie, teraz to. Nie wiem, co to za owoc. Zmienił się. No właśnie o to chodziło. Świetny mi goręg. Marty ma kurczaka teriyaki. I tam już dalej jest klasyka indonezyjska mi goręg. No jak Mati? Dobra. To teraz ja spróbuję. Kilku dniach w kurnikach, wreszcie świetna odmiana. Ale myślę, że nie zagrzejemy tutaj miejsca długo.
Gdzieś będziemy cały czas chodzić i jeździć. Właśnie mamy taki plan, żeby poszukać, gdzie na tej głównej ulicy możemy pożyczyć skuterki. Jesteśmy jakiś kawałek od St. Gigi na północ, więc pewnie w St. Gigi byłoby łatwiej. To coś musimy zakombinować. Ale dziś się chillujemy. Dzisiaj plan na popołudnie to jest basen, plaża, zachód słońca. No, warunki są świetne tutaj, także aż jesteśmy w szoku. Ale Indonezja też jest taka. O! A, no, zamawiałem właśnie. Nie wiem, co tak długo ci zajęło. Ładnie? Bardzo ładnie. Normal. Właśnie mówię, że po tych kurnikach to nam się coś należy, trochę luksusu jeszcze. Prawda? Na sam koniec. Ja ale muszę podleczyć moje pogryzione ręce, biedne. Mam całe ręce pogryzione. Strasznie. Nie wiem, co nas pogryzło. No, czy komary chyba. Ale widać, że niektórych nie lubią komary. Nie, a innych lubią, uwielbiają. A innych uwielbiają. Niektórzy mają dobrą krew po prostu.